To jeden z najtrudniejszych półmaratonów w Polsce. Liczne podbiegi, piękne widoki i selektywna trasa przyciągają biegaczy do Żywca. Już za chwilę startują zawodnicy, którzy podjęli wyzwanie 19. półmaratonu dookoła jeziora Żywieckiego. Panie staroso, skutecznie rozgrzewamy i tak już gorącą atmosferę na żywieckim rynku tą widowiskową rozgrzewką. No tak, nic innego nam nie zostaje. Pogoda spłatała figla. Niedawno plus 16, dzisiaj minus 7. Ale myślę, że sobie poradzimy organizacyjnie. Staraliśmy się tutaj jakoś tych biegaczy. Mamy koce termiczne, specjalnie ściągnęliśmy gorącą herbatę. No mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo przeziębień po tym biegu i odpowiednio się biegacze rozgrzeją. Skuteczna rozgrzewka przed półmaratonem? Tak, bardzo skuteczna. Najlepsza, na jakiej byłam. Jak biegamy w takiej temperaturze? Super, piękna pogoda. Szczególnie, kiedy mamy taką wspaniałą rozgrzewkę. Jest super, naprawdę. Czwarty rok rzędu biegam, rewelacja. A skąd pani jest? Kaczałkowic. Kilka słów o trasie. Jest przygotowana, jest malownicza, jest w górach, wokół jeziora. No cóż więcej, no ta pogoda, żeby była lepsza, no ale wszystkiego nie możemy mieć. Ale dla biegaczy nie ma złej pogody. Myślę, że tak, są twardzi ludzie, żądni sukcesów sportowych, także nawet przy takiej pogodzie będą mieli radość z tego biegu. Skąd przyjechał pan do Żywca? Z Bielska-Białej. Pana debiut na tej trasie? Tak, dzisiaj pierwszy raz stanę na starcie tych zawodów. Jakie nastawienie? No bardzo dobrze, pogoda nie sprzyja, ale myślę, że będzie dobrze, będzie bardzo dobrze. Ale wie pan, że piękne widoki z pewnością to wynagrodzą. No na pewno wynagrodzą nam wszystkim. 19. półmaraton żywiecki, doskonała wizytówka dla całego powiatu żywieckiego. Tak jest, 19. maraton. Ja ostatnio nawet żartem organizatorowi Mirkowi Dziergasowi wypomniałem, że 20-lecie mamy powiatu żywieckiego, dlaczego półmaraton jest 19. No cóż, powiedział, że się poprawi. Serdecznie go pozdrawiam. Mirek niestety jest w szpitalu, ma problemy ze zdrowiem. Także Mireczku, pozdrawiamy cię. On to wymyślił i on to organizował przez 19 lat. Ewa Jeremicz, Beskid Life.